Proszę Państwa, rzeczywiście mamy dzisiaj do omówienia i do obejrzenia dwa filmy, które dzieli właściwie tylko rok. Natomiast w istocie one pokazują pewien bardzo wielki dystans czasowy i pokazują też historię, bardzo krótką historię polskiej szkoły filmowej. Ponieważ pierwszy film powstał w roku 56, ale projekt pochodzi jeszcze z 55, a nawet wcześniej. Drugi to jest rok 57, ale też projekty są wcześniejsze. W każdym razie chodzi o rok 56 i przełom październikowy, który zaowocował powstaniem Polskiej Szkoły Filmowej. Jej twórcy, zwłaszcza Jerzy Stefan Stawiński, twierdzili, że polska szkoła trwała dosłownie 5 minut i też jego czas trwał 5 minut przez to, ponieważ jej zakończenie przyniósł już koniec lat 50. I właściwie w czerwcu 60 roku, kiedy powstała uchwała sekretariatu KC w sprawie kinematografii, można powiedzieć, że skończyła się ta właściwa polska szkoła filmowa i kiedy władze komunistyczne po krótkim w istocie okresie szoku wróciły do ścisłej kontroli polskiej kinematografii. Pierwszym z prezentowanych filmów jest Zimowy Zmierzch. To jest, proszę Państwa, projekt dosyć szczególny, ponieważ za autora scenariusza uchodzi Tadeusz Konwicki i tak podają wszelkie dokumenty, ale reżyser Stanisław Lenartowicz w udzielanych ostatnio wywiadach twierdzi, że tak naprawdę on napisał tekst pierwowzoru. Tylko był to tekst na tyle niedoskonały, że musiał się z nim zająć fachowiec i taki był w istocie warunek w ogóle powstania tego filmu. Dlatego zabrał to Konwicki i przerabiał, aż w końcu Lenartowicz stwierdził, że nie poznał swojego tekstu. Jak było naprawdę do dzisiaj, właściwie dokumenty stwierdzają tylko i wyłącznie autorstwo Konwickiego. 11 października 1955 roku odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Scenariuszy, gdzie ten scenariusz podlegał ocenie i kwalifikacji do realizacji filmowej. I tam za autorem był właśnie Tadeusz Konwicki. Zresztą w czasie tego posiedzenia było ono bardzo ciekawe, bo bardzo burzliwe. Wtedy właściwie komisja nie wiedziała, jak podejść do tego tekstu. Uważano go za zbyt literacki, zbyt właściwie niekonkretny, niefilmowy, niedramatyczny, niefabularny i członkowie komisji właściwie warunkowo zgodzili się na realizację tego filmu. W każdym razie powstały wówczas i scenariusz, i film. Dzisiaj możemy uznać za wyraz nastrojów i postaw wobec nadchodzących wtedy przemian politycznych, rodzaj takiego sejsmografu tych nastrojów i swoiste preludium również do reżyserskiego debiutu samego Konwickiego, który nastąpił przecież w tym samym czasie. Analiza formy scenariusza i powstałego na jego podstawie filmu, postaci bohatera, którym jest stary i zmęczony życiem człowiek, jak i całego konfliktu, prowadzi do wniosku, że Zimowy Zmierzch jest jednym z filmów najpewniej chyba oddających duchowe postawy wobec ideologicznego krachu, jakim dla wielu, także dla Konwickiego, zwłaszcza dla Konwickiego w całej tej historii, był październik. Jak wiadomo, Konwicki przeżył październikowy przełom w sposób bardzo dotkliwy. On uważał, że to, co stało się w październiku, te przemiany, które nastąpiły, były właściwie jego taką osobistą klęską, ponieważ był zaangażowany w rodzący się wtedy nowy ustrój. I to zaangażowany na tyle, że nawet był w stanie w niego uwierzyć i w niego wierzył. Kiedy przyszedł październik, Konwicki właściwie doszedł do wniosku, że poniósł pewnego rodzaju fiasko po raz kolejny już w swoim życiu. Są relacje, że zamknął się w domu na kilka tygodni, w ogóle się z nikim nie chciał spotykać ani wychodzić. W każdym razie przeżywał rodzaj klęski. I
Obiecał sobie po tym październiku, że już więcej nie będzie się ani angażował, ani zabierał głosu w żadnych sprawach publicznych po to, żeby się nie dać oszukać. I też, tak jak już powiedziałam, właściwie nie wziął aktywnego udziału w październiku, nie oddał partyjnej legitymacji i pozostał na uboczu ówczesnych społecznych entuzjazmów. I scenariusz Zimowego Zmierzchu, właściwie sam pomysł tego filmu, trzeba wiązać też z literackim debiutem Konwickiego Roisty, który przypadł na dokładnie właściwie ten sam okres. Scenariusz, o czym już mówiłam, ma formę literackiego opowiadania. Został napisany jako tekst literacki, bardzo prosty, powściągliwy w uczuciach, utrzymany w nastroju refleksyjnym, bez wygibasów, ozdób i upiększeń stylistycznych. Akcja tego scenariusza rozgrywa się w małym kresowym miasteczku. Bohaterem jest stary kolejarz. W scenariuszu Łęda w filmie Rumsza zostało zmienione nazwisko. Jego życie właściwie wyznacza monotonna praca na małej stacyjce kolejowej w dosyć sennej atmosferze miasteczka i oczekiwanie na powrót do domu najmłodszego syna Józka. Syn wraca do domu, ale przywozi ze sobą ciężarną żonę, łamiąc tym samym słowo dane Celince, córce sąsiada i współpracownika Łędy. I właściwie na fabułę scenariusza składają się przeżycia starego człowieka w związku z zaistniałą sytuacją. A całość scenariusza, tego pomysłu, jest umieszczona wyłącznie w podtekście psychologicznym. Więc zamiast klasycznej linii akcji mamy do czynienia z porządkiem wydarzeń wyznaczonych przeżyciami, odczuciami i wrażeniami Łędy. I w rezultacie scenariusz, o czym już mówiłam, stwarza wrażenie statyczności, afabularności i afilmowości. Co zarzucali członkowie komisji ocen scenariuszy, twierdząc, że właściwie jest to tekst literacki. Nawet niektórzy uważali, że dosyć średni, żeby nie powiedzieć kiepski. No ale czy materiał na film, to były duże wątpliwości. I kiedy powstał film, właściwie powtórzyły się te zarzuty ze strony krytyków także. Uważali, że Krzysztof Teodor Teplitz na przykład pisał, że dramat kinowy to nie tylko dzianie się, ale także spełnianie, wyczerpywanie określonej rozgrywki konfliktowej na przestrzeni całości utworu. Tymczasem sytuacja w Zimowym Zmierzchu według Teplitza nie może stać się zaczątkiem żadnego dramatu. Jest co najwyżej niekorzystna, ale nie jest w stanie stworzyć całego szeregu wydarzeń, które mogłyby się złożyć na filmowy dramat. Należałoby też zauważyć, że właściwie jedyne osoby zainteresowane całą sytuacją to jest ta właśnie rodzina, czyli Łęda, jego żona, Celinka i Józek. Natomiast całe miasteczko pogrążone jest w rodzaju takiej obojętności, może nawet letargu. I też Teplitz konstatuje, że świat wcale tu nie został postawiony na jakiejś dramatycznej krawędzi, dlatego właśnie dramat nie może się zupełnie odbyć. Trzeba tutaj też zastanowić się, dlaczego tak właśnie wygląda ten świat, dlaczego on jest taki statyczny, taki właśnie afilmowy, a dramatyczny, inny, aniżeli wszystko, co do tej pory działo się w kinie. Przede wszystkim załamaniu ulega wiara w realistyczny i obiektywny ogląd świata i w możliwość jego racjonalnej oceny. I jednocześnie do głosu dochodzi zupełnie inny porządek, ewakowany psychiką bohatera, a nie jakąkolwiek zewnętrzną logiką. Stąd klasyczna fabuła ulega tu dezintegracji i rozbiciu. Jak pisze Stanisław Janicki, także nieco krytykując ten film, konstrukcja dzieła jest rzeczywiście rozwlekła. Bez klasycznego punktu kulminacyjnego, bez linii wstępującej. Cały film utrzymano niejako na jednym tonie. Spięcie i punkty kulminacyjne spotkać można wyłącznie wewnątrz poszczególnych epizodów czy scen. Nasycenie dramatyzmem fragmentów przy równoczesnym tonowaniu całości odpowiada charakterowi fabuły. I twórcy według Janickiego uzyskują w ten sposób zamierzony efekt, jednostajny obraz monotonnego życia jednego z tysiąca leżących na głuchej prowincji miasteczek. Oczywiście od razu pojawiły się przy okazji analizy twórczości Konwickiego, pojawiły się sugestie, że to nie jest jakieś miasteczko, tylko to konkretne, które później stało się leitmotivem całej twórczości Konwickiego. I można by było podjąć tezę, że jest to pierwsza w istocie wyprawa Konwickiego do krainy dzieciństwa i młodości, aby poprzez smutną historię starego człowieka okazać własne ówczesne nastroje.
Więc załamanie tej ideologii, można powiedzieć, przyniosło rezygnację i poczucie klęski. Jednostajna, monotonna egzystencja tego miasteczka pogrążonego w zimowym letargu są metaforyczną ilustracją tych stanów. Potwierdza to zresztą sam Konwicki, twierdząc, że właśnie w takim stanie, w takim nastroju znajdował się, pracując nad tekstem Zimowego Zmierzchu. Też recenzenci piszą o bohaterze, o starym człowieku. Tutaj muszę dodać, że ta starość jako pewnego rodzaju wartość była powszechna, czy interesowała może członków pokolenia Konwickiego znacznie szerzej. On w wielu wywiadach mówił, że był taki czas, kiedy oni się stylizowali na osoby może nie stare, ale dojrzałe i dorosłe. Lubili nosić brody, wąsy, ubierać się w garnitury, kapelusze zgodnie z ówczesną modą, ale po to właśnie, żeby udowodnić swoją dojrzałość, dorosłość, powiedziałabym nawet może przeskoczyć pewne ograniczenia swojego wieku. To byli bardzo młodzi ludzie, przecież 20 któryś rok urodzenia. To jest, to byli bardzo, bardzo młodzi, jeszcze raz powiem, ludzie, i stylizowanie się na osoby stare miało tutaj bardzo głęboki sens. Po prostu chcieli uchodzić za dojrzałych i dorosłych w swoim własnym nawet odczuciu. W każdym razie ocena postaci bohatera tego tekstu, a później filmu, też budziła wiele bardzo sprzecznych uczuć. Z jednej strony żalu i litości, a nawet gniewu. Rysunek tej postaci nie był przejrzysty, gmatwał się, zamazywał, właściwie prowadząc donikąd. Recenzenci mówili, że trudno właściwie tego człowieka zrozumieć. Trudno zrozumieć jego masę wewnętrznych oporów, zwłaszcza wobec całkowitej jasności konfliktu i jednoznaczności sytuacji. I konkluzja była taka, że my się właściwie z tym bohaterem plączemy na peryferiach jego dotkniętej jakimś dziwnym urazem jaźni. I znowu ten antydramatyzm postaci Łyndy powodował, że ten bohater właściwie nie działał, a przynajmniej nie w sensie tradycyjnym. Aktywność została przeniesiona właśnie w sferę psychiki, gdzie odbywał się dramat wspomnień, odczuć, ilości stanów itd. Tutaj mówi się nawet o pewnej patologii psychiki starego bohatera, który nie zrealizował w życiu żadnych swoich marzeń, a pragnień, a opanowany jest tylko psychozą starości, śmierci i własnej zbędności. A więc mamy do czynienia z typem antybohatera. I znowu, patrząc z punktu widzenia przełomu październikowego, ta postawa ma głębokie uzasadnienie światopoglądowe i znowu znajduje potwierdzenie w ówczesnych przeżyciach samego Konwickiego. Łynda milczy, bo coś go w otaczającej rzeczywistości poważnie dręczy i z czymś nie chce się identyfikować. Konsekwentnie wybiera właśnie milczenie, zamyka się we własnych myślach i nawet mowa jest o wielomówności tego milczenia. Teraz, proszę Państwa, przeczytam fragment tego scenariusza po to, żeby zorientować w rodzaju języka, jakim został napisany. Łynda popadł w odrętwienie wywołane zmęczeniem. Resztką sił zdjął jeszcze czapkę. Nie zasypiając, począł śnić o minionym. Pod powiekami widział ten dzień przyjazdu i poszukiwań, a wszystko to było utopione w przeźroczystym białym świetle i ledwo realne. Pociąg towarowy toczył się żywo przez stacyjkę osiedla. A więc mamy tutaj do czynienia z literacko budowaną atmosferą bierności, senności, z atmosferą świata właśnie ogarniętego tym zimowym zmierzchem, w atmosferze onirycznej, która sugeruje, że właściwie nad bohaterem ciąży jakieś przekleństwo, jakieś przygnębienie, jakiś dziwny, grudowaty ciężar. I można powiedzieć, że kreacja i świata przedstawionego, i postaci, i wszystkich pozostałych elementów jest próbą oddania atmosfery tamtych czasów. Łynda jest starym komunistą, co jest bardzo istotne. Jeszcze przed wojną siedział w sanacyjnym więzieniu. I do dzisiaj wyśmiewa się z religii i kpi sobie z księdza, którego do niego wezwano. Milczy, jest zamknięty w sobie i stary, to jeszcze raz podkreślam, stanowi wyraz powszechnego nastroju klęski, straconych złudzeń i straconej wiary w ideę. Jeszcze raz fragment scenariusza opisujący samo miasteczko.
i ten właśnie zimowy zmierzch. W nocy spadł pierwszy tego roku śnieg. O szarym, mokrym świcie leżał jeszcze na polach niespojony z ziemią, lekki i niepewny. Wkradł się nocą do osady, zwiastując smutną porę, czas długich, ciężkich godzin, kiedy przychodzi żal za niebyłym i strach przed tym, co będzie, co nastąpi nieuchronnie. Warto na koniec dodać, że Konwicki bardzo niechętnie odniósł się do formuły, jaką zastosował Stanisław Lenartowicz w swoim filmie. Formuły ekspresjonistycznej, tak ona została nazwana, ponieważ według Konwickiego ona w ogóle odwróciła uwagę od treści psychologicznych na rzecz udziwnionego obrazu świata. I proszę na to zwrócić uwagę, ten obraz świata jest tam w sposób bardzo szczególnie przedstawiony. Jak mówi Konwicki, nabrałem urazu, który dzisiaj minął, tym bardziej, że rozumiem decyzję Lenartowicza, który był przecież moim ziomkiem z Litwy i szukał swojego sposobu, żeby mówić o tamtych sprawach, wyznaje pisarz. Zimowy zmierzch, proszę Państwa, jest dzisiaj uważany za pierwszy polski film, z tych wszystkich względów, o których powiedziałam, pierwszy polski film zrywający z poetyką socrealistyczną. I sam Lenartowicz też trochę ma pretensje, że wiąże się ten film z ekspresjonizmem. Jak mówi, z okazji tego filmu zarzuca mi się ekspresjonizm niemiecki. Zgadzam się, że to jest ekspresjonizm. To chyba zrozumiałe, bo film oparty jest na ekspresji. Im jest ona mocniejsza, tym silniej oddziałuje na widza. Ale niemiecki? Dlaczego? Ekspresjonizm niemiecki to zupełnie inna bajka. Ktoś bezmyślnie rzucił ten przymiotnik, który przylgnął do mojego filmu i później często powtarzał się w recenzjach. Warto jeszcze wrócić znowu do dokumentów z epoki, kiedy zebrała się po raz kolejny komisja do kolaudacji tego filmu, czyli oceny już powstałego utworu. I znowu wywiązała się niezwykle burzliwa dyskusja, właściwie powracająca do treści z czasu, kiedy oceniano scenariusz. I znowu członkowie komisji nie wiedzieli właściwie, jak podejść do tego, co zobaczyli. Nawet pojawił się dosyć kuriozalny, jak na tamte czasy, pomysł, żeby poczekać na to, co powie publiczność. Czyli pokazać film publiczności i poczekać na opinię i dopiero później wystawić mu ocenę. Był to rzeczywiście dziwny pomysł, w końcu on upadł, ale przy tej okazji Konwicki, co jest udokumentowane w protokole z tego posiedzenia, powiedział, żeby go nie wiązać z tym filmem, że on więcej nie napisze żadnego scenariusza, że zarzuca w takim razie całkowicie pisanie dla filmu i że bierze za ten film odpowiedzialność, ale więcej już się do tego nie będzie brał i dodał, że by go pominąć przy rozliczeniach finansowych. Czyli uznał, że właściwie nie doceniono jego pracy. Tyle, proszę Państwa, o Zimowym zmierzchu. Natomiast film kolejny, Eroika, już mówiłam, że jest to rzecz właściwie czasowo bliska bardzo Zimowemu zmierzchowi, ale ze względu na to, że Szkoła Polska trwała w istocie bardzo krótko, to jest 5 lat, powiedzmy, one się od siebie niezwykle różnią. Po pierwsze, Eroika jest uważana za pewną kulminację Szkoły Polskiej i z tego względu wymaga zupełnie innej oceny, ale też istotny tutaj dla tego filmu, a wcześniej jeszcze dla opowiadań Stawińskiego, jest kontekst październikowy, ponieważ gdyby nie październik, to w ogóle ani opowiadanie, ani ten film nie mogły się pojawić. Tutaj od razu powiem, że Eroika też została zatwierdzona w atmosferze dosyć dużego chaosu. Gdyby, jak twierdzi Stawiński, gdyby nie ten chaos wywołany właśnie przełomem październikowym, pewnie nigdy komuniści by nie pozwolili, żeby on powstał, ale ponieważ nikt nie wiedział, co robić, właściwie w którą stronę działać, to jakoś to przeszło właściwie bez jakiejś ingerencji większej ze strony władz. Film jest kompozycją złożoną, czy właściwie według dwóch opowiadań Stawińskiego, Węgrzy i Ucieczka. I zainteresowany pierwszym z tekstów Andrzej Munk stwierdził, że ten tekst jest zbyt krótki do takiego filmu, jaki planuje, no i prosił o jakiś tekst kolejny, zamierzając połączyć je w jedną opowieść. I Stawiński dopisał mu Ucieczkę,
I z tego właśnie powodu Ucieczka jest znana wcześniej jako film, a dopiero później jako opowiadanie. I jeszcze się okazało, że to jest za mało, więc dopisał Zakonnicę. W każdym razie ostatecznie do filmu, kiedy zobaczono go w trzech częściach, twórcy doszli do wniosku, że nie może on się składać z trzech części, ponieważ one się nie trzymają, nie kleją się. I do filmu ostatecznie weszły tylko dwie, a trzecia funkcjonuje jako oddzielny film. Zakonnica. Jako pierwsze, mówię teraz o scenariuszu, bo w takim porządku w scenariuszu zostały one umieszczone, który nazywał się Ostatni kurier według części roboczej. Został ostatecznie nazwany Con bravura. Węgrzy ostatecznie zostali nazwani Scherzo alla Polacca i Ucieczka, którą zatytułowano Ostinato lugubre. Tutaj też trzeba dodać, że te pomysły dotyczące zmiany tytułów pochodzą od Munka, który z zasady zmieniał tytuły opowiadań Stawińskiego po to, żeby podkreślić no, własną odrębność zapewne reżyserską. Filmowa wersja w każdym razie nosi jeszcze podtytuł Symfonia bohaterska w dwóch aktach i nawiązuje w sposób bezpośredni do symfonii Beethovena Eroika z roku 1803, którą uważa się za muzyczne zakończenie epoki klasycyzmu i rozpoczęcie epoki romantyzmu. Nawiązanie do tej symfonii jest też podkreślone w programie do filmu. Kiedyś właśnie w tamtym czasie, kiedy odbywały się premiery filmowe, do filmów dawano program, w którym opisywano treść, podawano twórców. Taki program dostawali widzowie przed premierą. I w tym programie właśnie czytamy. Eroika. Tytuł zapożyczono od Van Beethovena. To, co ujrzymy, jest dwuczęściową całością, zróżnicowaną pod względem nastroju, lecz połączoną logicznie i myślowo. Nad obu nowelami filmowymi przemożnie króluje zamierzenie pokazania bohaterstwa, za którym nie kryje się właściwie żaden sukces obiektywny. Czy jest to więc fikcja bohaterstwa? Nie. Bohaterstwo jest rzeczywiste. O co więc chodzi bohaterom? Chodzi o wydobycie na powierzchnię pobudek psychicznych, rządzących postępowaniem człowieka w trudnych momentach życia. Chodzi o pokazanie różnorodności charakterów, bogactwa typów ludzkich. Chodzi o studium psychologiczne, o filozofię bohaterstwa. I w kontekście nawet tego wstępu jasne są przyczyny, dla których Zakonnica nie mogła wejść, nie pasowała do pozostałych części filmu, o których zaraz będziemy mówić. W każdym razie pomysłem na powiązanie tych trzech opowiadań był kontekst uwspółcześnienia. W scenariuszu do Eroiki mamy taką oto ekspozycję, że widzimy warszawską ulicę z końca lat 50. i jest tam ruch, gwar, chodzą ludzie i mamy wyszczególnione postaci. Pani z małym dzieckiem, zażywnego pana, który się wpycha do autobusu i potrąca dziecko oraz jakiegoś przypadkowego pasażera tegoż autobusu. I sytuację komentuje głos planowany jako głos spoza kadru. Powszedni dzień warszawski 57 roku. Niełatwo ludziom żyć w tym mieście. Warszawiacy są prędcy i zaraz wpadają w gniew. Powodów jest dużo na każdym kroku, ale czy trudne życie jest jedyną przyczywą owej nadpobudliwości? Przecież ludzie warszawscy przeżyli bardzo wiele. Więcej niż inni, mieszkańcy miast świata. Wśród tego tłumu, który kłóci się w kolejkach i szturmuje autobusy, aż roi się od bohaterów minionej wojny. Bohaterem jest i ten zażywny pan, który zatrzymał autobus, i energiczny mężczyzna z teczką, nawet ta przystojna pani z ładnym synkiem. A więc w ekspozycji mamy wyszczególnionych bohaterów, którzy później staną się bohaterami poszczególnych części. Taki był plan w każdym razie, poszczególnych części filmu. Rzecz jasna, film ostatecznie miał zupełnie inny kształt. Dokonano zmiany, po prostu pozbyto się tego kontekstu współczesnego i mamy do czynienia tylko z dwoma częściami, o których już mówiłam. I dalej. W
Jeżeli chodzi o historię Ostatni kurier, która, jak już powiedziałam, była usytuowana jako pierwsza w tryptyku, stawia się przede wszystkim na sensacyjną perypetię. Zresztą Stawiński zdradzał upodobanie do takich historii sensacyjnych już w tamtym czasie w swoich tekstach. W każdym razie bohaterką jest tajemnicza dziewczyna, najprawdopodobniej kurierka, która w przebraniu zakonnicy ma na celu dotarcie przez granicę w Tatrach na Węgry. O tej mistyfikacji, o tym, że ona nie jest zakonnicą, świadczy wiele jej zachowań, które wskazują, że jest to bardziej towarzyska, obyta osoba, a nie zakonnica. Gdzieś tam okazuje się, że bywała na dancingach, że w kieszeni habitu nosi szminkę, pali papierosy, siedząc zakłada nogę na nogę. Są to bardzo drobne sygnały, które świadczą o tym, że jest to przebranie. I też jest bardzo dobrą narciarką, wysportowaną i przyjeżdża w Tatry jako siostra Norberta, która szuka właśnie tych enigmatycznych, jak się okaże, kontaktów konspiracyjnych na hasło o białych gołębiach. Jednakże nie znajduje ani jednej osoby, która by jej pomogła i w końcu podejmuje decyzję, że sama dotrze na Węgry, pomijając te wszystkie kontakty, których się spodziewała. I towarzyszy jej poznany przypadkowo w pociągu mężczyzna Andrzej, któremu wydaje się, że ją skądś zna, ale nie jest to do końca jasne. I w końcu on jej postanawia pomóc w dotarciu na Węgry. I okazuje się, że ona jednakże sama wyruszyła, zostawiając go właściwie z niczym. Tymczasem okazuje się, że na Węgry wkroczyli Niemcy i Andrzej postanawia bardzo szybko tam sam wyruszyć, żeby ostrzec dziewczynę przed niebezpieczeństwem. Wyraźnie widzimy, że mamy tutaj do czynienia z tekstem sensacyjnym, nastawionym na pełną zwrotów i tajemnic akcję, gdzie ośnieżone góry mają być malowniczym tłem. I zresztą taki właśnie pomysł miał sam Munk, który, jak już Państwu mówiłam, przeczytał opowiadanie Ucieczka, doszedł do wniosku, że brakuje czegoś. I potrzeba jeszcze dwóch tekstów, żeby stworzyć tryptyk. No i Stawiński zaproponował mu kanał, ponieważ był wtedy już autorem opowiadań powstańczych, kanał, Węgrzy i godzina W. Munk jednakże w ogóle nie był zainteresowany opowiadaniem kanał, które, jak wiadomo, z kolei znalazło zainteresowanie Andrzeja Wajdy. W każdym razie bardzo, bardzo zabawnie relacjonuje Stawiński tę rozmowę w notatkach scenarzysty. Zamilkliśmy. Znowu rysował się impas w rokowaniach. Wziąłem z półki świeżo wydany tomik opowiadań Godzina W. Węgrzy kanał. Przeczytaj to. Co? Kanał przecież znam. Nie będę robił filmu grozy, który cały czas toczy się w ciemnościach. No to przeczytaj Węgrów. To jest lekka komedia. Drukowałem ją w Po Prostu i wszyscy bardzo się śmieli. Pan Andrzej, skąpy zarówno w słowach, jak i w uśmiechach, odszedł z książeczką i powrócił nazajutrz. Biorę tych Węgrów, chociaż tu jest żona, która zdradza męża. Potrzeba mi jeszcze jednej nowelki, muszą być trzy. Rozumiem, omne trinum perfectum, tres faciunt collegium, potwierdził pan Andrzej. Bierz godzinę W, zaproponowałem. Nie, jest za bohaterska, nie pasuje w tonie, dopisz. Nie potrafię dobrze dopisywać, zresztą co miałbym dopisać? Też coś o goryczy polskiego losu. Mam zresztą temat góry. To obrazek, a nie temat. No w każdym razie taka rozmowa i takie podejście samego Stawińskiego do projektu musiało zaowocować tym, że zakonnica została dopisana nieco sztucznie i bez przekonania, dlatego zupełnie nie pasowała do tego, co znajdowało się w poprzednich opowiadaniach. Lektura natomiast pozostałych części scenariusza, zatytułowanych tak samo jak opowiadania, które były ich literacką podstawą, Węgrzy oraz Ucieczka, wskazuje przede wszystkim na całkowite podobieństwo do pierwowzorów. Tekst, trzeba to przyznać otwarcie, scenariusza Węgrów i właściwie Ucieczki też całkowicie pokrywa się, jeżeli chodzi o treść opowiadania, z tym, co znalazło się w scenariuszu. Stawiński właściwie w ogóle niczego nie zmienił, ani jeżeli chodzi o układ nawet graficzny, ani o samą treść. Co jest, proszę Państwa, istotne? Stawiński nie był fantastą. Właściwie nic, co napisał, nie znajdowało się poza kręgiem jego własnego doświadczenia. I opowiadania, o których mówiłam, czyli kanał, godzina W i Węgrzy, są właściwie relacją z jego
z jego życiorysu, który no, przyszło mu dzielić zresztą z wieloma innymi członkami tego pokolenia. Stawiński wziął udział, w dużym skrócie oczywiście teraz powiem, wziął udział w konspiracji, walczył w powstaniu na Mokotowie, z którego musiał się ewakuować dramatycznie, niezwykle, kiedy Mokotów już upadał, ewakuować kanałami, gdzie właściwie stracił prawie całą swoją kompanię, której był dowódcą. I po wyjściu z kanału trafił do niewoli niemieckiej, został wraz z wieloma innymi, którzy przeżyli oczywiście powstanie, z wieloma innymi oficerami, wywieziony do niemieckiego Oflagu w Murnau, gdzie przesiedział kilka miesięcy, uważając zresztą, że siedzi w sanatorium, a nie w obozie jenieckim, po tym, co przeżył w Warszawie. I trafił później do Włoch, gdzie generał Anders jeszcze miał nadzieję na zbudowanie armii. I dopiero w 1947 roku wrócił do Polski. Natomiast opowiadanie Węgrzy, o którym tutaj teraz trzeba powiedzieć, stanowi o pewnym epizodzie powstańczym, który też był udziałem w pewnym sensie samego Stawińskiego. Tak szybko teraz powiem, że powstanie, opowiadanie zostało wydrukowane 19 sierpnia 1956 roku w Po prostu, kiedy społeczeństwo domagało się, pod wpływem różnego rodzaju przemian, domagało się prawdy o powstaniu. I ta pamięć o powstaniu była jeszcze bardzo, bardzo żywa. Bohaterem jest Dziedziuś Górkiewicz, warszawski cwaniak, handlarz, właściwie daleki od idealistycznych chęci udziału w bezpośrednich walkach podczas powstania. Recenzenci opowiadania uważali, że jest ono szczególne ze względu na postawę autora. Ten odbrązowiony dramat polityczny powstania zademonstrował Stawiński właśnie szczególnie ostro w Węgrach. Utwór jest paradoksalny, ale i tragiczny. Pomysł polskiego szwejka powstaniowego, bohatera mimo woli, ale i z własnej woli i znowuż z zaciekłego warszawskiego uporu jest frapujący i dał autorowi sposobność pokazania szczytu beznadziejności tej koncepcji politycznej. Powstanie bez pomocy, wbrew pomocy i zgoła przeciw armii miażdżącej Niemców. Poślizgnięciem się artystycznym jest tylko obranie tego szwejka niezłomnego, podejrzanego osobnika, handlarza wojennego na grubszą skalę, właściciela willi w Zalesiu. Stawiński tymczasem twierdzi, że postać Dziedziusia miała pierwowzór, który on osobiście znał. W pewnym sensie można się tego doszukać na przykład w nekrologu, który Stawiński napisał po śmierci swojego przyjaciela, Tadeusza Dzierżykraj-Rogalskiego, z którym byli razem w powstaniu. W drugiej połowie sierpnia 1944 wyznaczono go na przewodnika grupy mającej zadanie przekazania dowódcy węgierskiej dywizji stacjonującej w Zalesiu pod Warszawą, by przyłączyła się do powstania. Dwukrotnie przekraczał pierścień niemiecki otaczający Warszawę. A nie było to łatwe, aż wreszcie zmasowane siły niemieckie pod Warszawą uniemożliwiły mu powrót. Mnie wywieziono do Oflagu w Murnau, a on przepłynął Wisłę i znalazł się w Lublinie. Czyli byłby to pierwszy trop mówiący o pewnym biografizmie tego opowiadania, czy elementach biograficznych. Oczywiście też obecność Węgrów w Zalesiu została odnotowana przez Władysława Bartoszewskiego w pracy Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, gdzie w tomie trzecim czytamy. Wtorek, 15 sierpnia 1944. Wzięto do niewoli dwóch oficerów węgierskich, przez których ówczesny dowódca Mokotowa nawiązuje kontakt z dowódcem oddziałów węgierskich w Zalesiu. Zatem trzeba podkreślić, że treścią tego opowiadania są w pewnym sensie autentyczne wydarzenia i ludzie, którzy stali się przedmiotem literackiego opracowania, co jest, jeszcze raz powiem, stałą praktyką pisarską Stawińskiego. Opowiadanie zaczyna się od decyzji Dziedziusia, który przypadkowo się tam znalazł, o tym, że chce opuścić Warszawę, ponieważ jest zbyt głośna i gorąca. I te decyzji, że w takim razie uda się do swojego domu w Zalesiu, gdzie czeka na niego żona. Górkiewicz jest w powstaniu, ale bez broni i powoduje to u niego właściwie bardziej znudzenie, ale też i frustrację i złość.
Tu jest taki krótki fragment o tym, jak Gurkiewicz podjął decyzję, że wycofuje się z powstania. Gurkiewicz spojrzał w niebo. Sztorch zsunął powoli nad szeregiem czerwonych dachów. Nudno, powiedział. Mam tego dosyć. Taki to bój niepodległościowy. I zdecydował, że się urywa, co zakomunikował koledze. Dokąd? Jęknął tamten. Za miasto na letnisko. Tu nie ma warunków dla człowieka z inicjatywą. Kłaść głowę za musztrę. Kiedy wrócisz? Nie wiem. Odpocznę sobie. Czy to moja wina, że mnie wysadzili z tramwaju? Może wrócę, może nie. Zupak się nie doliczy. I rzeczywiście zdecydował, że wycofuje się z powstania, po prostu w krzaki czmychnął i postanowił wyjść z Warszawy. Rzeczywiście mu się to udało, trafił do Zalesia, gdzie trwało pełne lato, żona się opalała, cisza, spokój, idealne warunki, ale też spotkał tam właśnie w swoim domu oficera węgierskiego, którego zaczął podejrzewać o kontakt, o romans ze swoją żoną. W wyniku wielu zabawnych rozmów doszli do porozumienia takiego oto, że Dzidziuś będzie negocjował z dowództwem powstania przyłączenie się Węgrów do walk po stronie polskiej. I rzeczywiście dwa razy przechodził pierścień niemiecki, wracał do Warszawy, żeby negocjować z Polakami, wracał do Zalesia, żeby mówić Węgrom, co się tam wydarzyło. Oczywiście ta jego wędrówka też pokazała pewnego rodzaju niemoc. Pokazała, jak rzeczywiście to powstanie wyglądało. Okazuje się, że przez telefon można było porozumieć się ze Śródmieściem tylko przez Londyn z Mokotowa, że osoby, które mogły podejmować jakieś decyzje, gdzieś tam wyjechały i wrócą za dwa dni. Czyli też, że na przykład też, że strażnicy przed domem dowództwa powstania stoją właściwie bezbronni, ponieważ mają broń, ale nie mają nabojów. I całe to powstanie też jest pokazane z punktu widzenia takiego, no, w pewnym sensie takiej beznadziei też. I w rezultacie niestety Dzidziuś nie jest w stanie tej misji podjąć, ponieważ Węgrzy w ogóle z tego Zalesia się wreszcie wycofują i idą dalej, nie mogąc doczekać się jakichkolwiek konkretnych rezultatów. I okazuje się, że Dzidziuś na koniec podejmuje dziwną, heroiczną decyzję o tym, że przyłączy się do powstania. Jest to decyzja zupełnie irracjonalna z punktu widzenia tego, co o nim wiemy wcześniej, ale ta metamorfoza jest pokazana poprzez drogę, jaką on przechodził kolejno między tym walczącym Mokotowem a tym letnim Zalesiem. I jej przebycie oraz te obserwacje, których dokonał, skutkują według mnie wewnętrzną przemianą Dzidziusia, chociaż recenzenci twierdzą, że on się przyłączył do powstania, niektórzy recenzenci, że się przyłączył do powstania dla celów no, materialnych, licząc na to, że coś mu się uda załatwić, skombinować i tak dalej. Ja uważam, że to była decyzja jednak heroiczna. No i wreszcie ucieczka. To jest opowiadanie, które weszło najpierw do filmu, a później dopiero zostało wydrukowane. I dlatego najpierw poznaliśmy film, a później dopiero tekst literacki. I ucieczka dotyczy, proszę Państwa, epizodu już z Murnau, gdzie przebywali polscy jeńcy wojenni. I w istocie chodzi o zderzenie światopoglądu oficerów polskich przedwojennych, którzy siedzieli w Murnau jeszcze od 1939 roku, z postawą, światopoglądem i doświadczeniem ludzi, którzy mieli ze sobą powstanie. I to zderzenie poczucia honoru, poczucia konieczności walki, konieczności utrzymania jakiejś postawy wojskowej z tym, co ze sobą przywieźli ludzie mający ze sobą powstanie, tworzy pewnego rodzaju konflikt. Pokazuje niespójność wizji w ogóle bohaterstwa, żołnierstwa, honoru i tak dalej, i tak dalej. I we wszystkim tym taką klamrą spinającą jest postać porucznika Zawistowskiego, o którym się mówi, że uciekł z obozu, jest jedynym człowiekiem, któremu się to udało, ale
I ta postać i to, ten czyn heroiczny jest dla wszystkich źródłem no właśnie takiej siły, poczucia, że jednak coś się da tutaj z tym zrobić, że jednak nie jesteśmy tak całkowicie bezwolni. Jak się jednak okaże, Zawistowski wcale nie uciekł z obozu. Nie będę tutaj mówiła o całości. I ten właśnie motyw tego podejścia do tego, co się dzieje z Zawistowskim, będzie tutaj pokazywał też, czy ilustrował same postawy też polskich oficerów, którzy w ogóle nie są w stanie się dogadać. Ci, którzy przeżyli wojnę w obozie, z tymi, którzy mają ze sobą no, doświadczenie w samej walce. I również, tak jak już powiedziałam, w tym opowiadaniu należy się doszukiwać odniesień do samej biografii Stawińskiego, który właśnie wspomina, że podczas pobytu w obozie w Murnau doświadczył takiego starcia pomiędzy oficerami przedwojennymi, a nowo przybyłymi po powstaniu. I tam właśnie też usłyszał opowieść o bohaterskim żołnierzu, który no, podobno uciekł i upokorzył w ten sposób Niemców. Zarówno Węgrzy, jak i ucieczka najlepiej pokazują, że świat opowiadań Stawińskiego kształtują często sytuacje paradoksalne, co Munk w sposób bezpośredni podjął. Swoisty heroizm Dzidziusia zaprezentowany został jako dzieło i przypadku, ale też doraźnych emocji. I powstała nawet opinia, że w sposób niepatetyczny Stawiński umie świadczyć o męstwie. I ten tragizm odbrązowiony, tutaj można uznać, że jest rodzajem takiego leitmotivu tych dwóch tekstów. Trzeba też powiedzieć, że heroikę przyjęto w atmosferze dosyć burzliwej, że nie wszystkim podobał się obraz heroizmu polskiego zaprezentowany w tym filmie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wizerunek powstania warszawskiego. Pamiętajmy, że w tym samym czasie powstał film Kanał, który także spotkał się z olbrzymią krytyką widzów. Niektórzy nawet uważali, że Stawiński, co już było no, daleko idącą interpretacją, ale że Stawiński w pewien sposób idzie na rękę władzom, pokazując powstańców jako bankrutów. Właśnie w Kanale całkowicie przegranych. I tutaj wizerunek powstania właściwie jest, jakby przeniesiono ten punkt widzenia, uważano, że też ten odbrązowiony, całkowicie pozbawiony patosu wizerunek powstania też jest no, w pewnym sensie przewiną samego Stawińskiego i jego sposobu widzenia świata. Nawet uważano, że taki sposób widzenia powstania był zbyt wczesny wtedy, bo wtedy oczekiwano pewnych rozliczeń, pewnych prawdziwych obrazów, a nie takiego odbrązowionego, powiedzielibyśmy, ironicznego, sarkastycznego wizerunku polskiej historii. I zarówno po Kanale, jak i już po Heroice uznano, że są to filmy no, deprecjonujące polski heroizm, polskie bohaterstwo, jakby nie trafiające do końca w tę potrzebę rozliczeń, która wtedy zaistniała. I Stawiński jakby uznał, że nie będzie zajmował stanowiska w tej sprawie. Postanowił się wcale nie bronić. Nie brał udziału w tych dyskusjach, tylko ciągle powtarzał, że prezentuje tylko to, co sam przeżył. Wtedy można powiedzieć, że właściwie nikt nie chciał tego słuchać. Dopiero po wielu, wielu latach jakby miał okazję o tym powiedzieć wyraźnie i do końca. W każdym razie po Heroice można powiedzieć, że uznano go właściwie za pisarza filmowego i przestano się interesować jego literaturą, a zaczął być kojarzony właściwie wyłącznie z filmem i tak było do samego końca. Thank you.